The Monroe Institute Polska. Spotkania online. Jeszcze wpuszcza Zoom, nie wszyscy jesteśmy jeszcze. Okej. Okay. Ale transmisja już leci. Tak jest. Jak cześć, dzień dobry wszystkim. Dominik Kocieński, jestem członkiem Rady Sekcji Lokalnych The Monroe Institute. Tak. Jestem dzisiaj sam. Pozwolę sobie wszystkich wyciszyć. Okej. Okay. Jestem dzisiaj sam, Paweł jest na urlopie. Będzie się próbował podłączyć. Co jakiś czas będę wyłączał mikrofony wszystkim. Jak ktoś będzie chciał coś powiedzieć, to macie możliwość odblokować mikrofon i mówić śmiało. Zachęcam do dzielenia się myślami. Jak ktoś z Was chce coś powiedzieć, to zapraszam. Dzisiejszym tematem przewodnim będzie relacja, czy też podzielą się z nami Kamila i Iwo w temacie kursów, na których byli w instytucie lokalnie w Stanach. Zachęcam wszystkich do zgłaszania się jako tłumacze, bo mamy taki projekt tłumaczenia nagrań dla Instytutu. Wkleję link teraz do ankiety. Jeśli ktoś ma taką możliwość, żeby dołączyć do zespołu i pomóc z tłumaczeniami, to zapraszamy. A jeśli ktoś jest chętny, żeby tak jak Kamila i Iwo dzisiaj podzielić się doświadczeniami, to też wrzucam formularz. Kamila, Iwo, cześć. Dziękuję, że zgodziliście się opowiedzieć o Waszych doświadczeniach. Mikrofon możecie już włączyć. Okej. Jesteśmy. Słychać nas? Słychać. Jesteśmy też dostępni, o właśnie, zapomniałem wspomnieć, w Radio Paranormalium. Tak. Okej. Okay. Kamilo, Iwo, na jakich kursach byliście? Znaczy tak naprawdę byliśmy na jednym kursie, ale dwa razy. Czyli okay. W kursie OBE Intensive. Mhm, czyli wychodzenie z ciała. Tak, wychodzenie z ciała. Prowadzi go William Buhlman, który ogólnie od niedawna współpracuje z Instytutem, jest takim drugim Monroe'em, nazwijmy to tak, bo też ma 40 lat doświadczenia, pisze książki, wychodzi z ciała na zawołanie i w ogóle i zrobił sobie taki kurs we współpracy z Instytutem. A i ciekawe jest to, że nie pobiera wynagrodzenia za prowadzenie tego kursu. Tak, robi to charytatywnie. Mhm. Buhlman jest chyba w ogóle trenerem gościnnym, tak mi się wydaje, jakoś tak jest specyficznie. Tak, on jest, dokładnie, on jest zatrudniony przez Instytut, tylko trenerem gościnnym. Instytut udostępnia swoje pomieszczenia, cały sprzęt i tak dalej. On kurs opracował, no i jedyna różnica, on wcześniej już prowadził takie kursy, ale jedyna różnica, że tutaj za pomocą Hemi-Synców go wzmocnią. Ten kurs chyba ma inny format w ogóle niż inne, z tego co pamiętam, co wspominałeś, bo się też w nocy chyba dzieje, prawda? Jak to jest z tym? Tak, o 3:00 w nocy jest, Buhlman wstaje, słuchajcie, i robi pobudkę, żeby sobie zrobić ćwiczenia po prostu, wiecie, w nocy. Więc śpi się zazwyczaj ze słuchawkami, albo jeżeli ktoś nie chce, to i tak dźwięki są puszczane i słychać przez głośniki słychać, no i on wtedy po prostu taka delikatna pobudka jest. Jak ktoś się budzi i ma ochotę poćwiczyć, to jest świetna okazja do tego. I każdej nocy tak to się dzieje. Tak, bo w każdym, to może nie wszyscy wiedzą, bo w każdej tej takiej naszej komorze, to się nazywa hec, mamy oprócz wejścia na słuchawki, mamy też głośniki zamontowane, więc to, o czym właściwie powiedziałaś, Kamilo. I co? I w nocy budzenie i ciekawe. No i w ogóle ten kurs jest bardzo intensywny. Ćwiczenia odbywają się od samego rana aż do samej nocy. O 22 chyba wychodzi się jeszcze z sali, więc tych ćwiczeń pewnie tak jest z 6. A, no dobra, 6. Ale one są bardzo intensywne, to znaczy jest bardzo takie szybkie tempo ćwiczeń i... Na każde ćwiczenie trwa godzinę mniej więcej, tak. Potem jest omawianie tego, co było na ćwiczeniu. Omawianie trwa 30 minut i kolejne ćwiczenie. No i oczywiście przerwy na obiad. I zapowiedź kolejnego, można zadawać pytania oczywiście, potem jak się kończy ćwiczenie, można opowiadać o swoich doświadczeniach, co się wydarzyło, czy coś się w ogóle wydarzyło, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić. Więc jest naprawdę intensywnie, bardzo fajnie, mi to bardzo odpowiadało. No i te nocne sprawy to jest kolejne ćwiczenie po prostu w nocy, tak? No, dla chętnych, jeżeli ktoś da radę się obudzić, bo wtedy jest bardzo przyciszony dźwięk. Buhlman tylko mówi, czas się obudzić, czas na ćwiczenie. Tak, tak, no jak tak, głęboko śpisz, to tego nie słyszysz, ale jak niezbyt głęboko, no to się budzisz i on, okej, teraz zrobimy takie ćwiczenie. Tak, i zawsze Hemi-Sync jest puszczony, prawda? No, tak, no bo on mówi, że idealną porą dla doświadczenia OBE jest 3:00 w nocy. Najlepsze. I stąd ten pomysł na te ćwiczenie. Super. I jak w ogóle wyniki? Tak jakby wszyscy mieli, kilka osób? Nikt nie miał praktycznie, chyba oprócz osób, którzy już naturalnie byli uzdolnieni, już przyszli z taką zdolnością. Natomiast on mówił, że to jest absolutnie naturalne, że nie spodziewasz się, żeby w trakcie kursu mieć wyniki, bo to jest niemożliwe, to jest zbyt intensywne, w ogóle za dużo wrażeń. Celem kursu jest po prostu przekazanie technik, które później powinno się w domu samemu ćwiczyć i wtedy się ma wyniki. No oczywiście technik jest bardzo dużo. Wybrać sobie pewnie kilka, które odpowiadają i ćwiczyć to, co tobie najbardziej pasuje. Nie wszystkie ćwiczenia były fajne dla mnie. W trakcie tego kursu on przedstawia 24 różne sposoby, znaczy techniki po prostu. Tak. To jak prezentacja. Nie? I sam podkreśla, że on to po prostu przedstawia, a najlepiej, żeby ktoś, dana osoba sobie wybrała dla siebie najbardziej odpowiadające ćwiczenie i jeżeli już masz wybrane takie coś, no to w domu ćwiczyć, codziennie ćwiczyć, minimum 60 dni zainwestować. Okej. No, ja tylko dla wytrwałych. Jeżeli ktoś nie jest uzdolniony i nie ma naturalnego talentu albo spontanicznie nie wychodzi, to niestety to tak jak z siłownią. Nie? No, sam karnet nie wystarczy po prostu. Trzeba tam pójść i poćwiczyć. No to w książce jego czytałem, że w ogóle jego pierwsza przygoda to była właśnie chyba 30 dni próbował, czy nawet więcej. Dopiero. On akurat jest wyjątkowo uzdolniony, tak? No po prostu... No właśnie, jako uzdolniona osoba i tak miesiąc musiał... Tak, dokładnie. Mhm. Więc to ciekawa historia. Które ci się, Kamila, nie podobały ćwiczenia? To ja w tej chwili nie pamiętam opisów, ale były na przykład, ja tak powiem, jaka była historia. Bo za pierwszym razem, jak pojechałam, to byłam w ciąży, w 7. miesiącu ciąży, no więc miałam trochę takie przeszkody fizyczne, czyli ciężko było mi leżeć. Jeżeli kobiety tutaj nas słuchają i wiedzą, jak to jest w ciąży niewygodnie, to na pewno mnie zrozumieją. Musiałam na przykład siedzieć, wtedy nogi mnie bolały, więc dla mnie fizyczność, znaczy takie fizyczne sprawy były trudnością, więc czasami po prostu taka niecierpliwość mnie brała i musiałam przerywać te ćwiczenia. A jeśli chodzi o technikę, no to na przykład dla mnie jest technika liny, prawda? Ja w ogóle tego nigdy nie mogłam zrobić, dla mnie to jest straszne ćwiczenie i gdy było to ćwiczenie, to ja powiedziałam, że w nosie ja tego robić nie będę, bo to jest w ogóle nie dla mnie, więc leżenie i ćwiczenie byłoby totalną stratą entuzjazmu, więc to dla mnie to było chyba najgorsze. A dla ciebie? Dla mnie było najgorsze, że połowy ćwiczeń przyspałem. Ponieważ Hemi-Sync jest na tyle skuteczny, przynajmniej u mnie, że po prostu z automatu zasypiałem. No, i byłem sfrustrowany, więc zgodnie tam z radami trenerów, to po prostu trzeba zmienić pozycję, można usiąść, można... Wszystko próbowałem, nawet na koniec już po prostu wyszedłem z tej kabiny i się kładłem na ziemię, na podłogę na twardą. Bo myślałem, im twardsza podłoga, no to tym trudniej mi będzie zasnąć i też zasypiałem. No tak, tak. Dobrze, jeżeli ktoś z was będzie się wybierał do instytutu, to dobrze się wyspać wcześniej. Naprawdę się wyspać i... Dobrze pojechać... tydzień wcześniej na przykład. Minimum tydzień wcześniej, żeby jeszcze odespać ten jet lag. No właśnie, bo jak przylatujesz następnego dnia już są ćwiczenia, no to na 100% spanie masz gwarantowanie. No, to tak jak u Pawła na Hemi-Syncach przecież, prawda? Jak się jedzie do niego na kurs, no to kursu to sporo osób chrapie na przykład, nie? Tak. Prawie na każdym ćwiczeniu. Dlatego, że trzeba odespać. Ja się stresowałem, żeby nie chrapać i z kolei mi nie wychodziło nic. No właśnie. Trzeba być zrelaksowanym i po prostu. Znaczy, z drugiej strony w instytucie konsekwentnie mówią, że to nic strasznego, że się zasypia, bo i tak podświadomy mózg, umysł to przyjmuje, słyszy. Więc po prostu się nie stresować tym. Nie? Albo jeszcze mówili taką ciekawostkę, jeżeli się ma jakiekolwiek nałogi, nawyków, ktoś pali papierosy, ktoś pije kawę, bo większość ludzi tak robi, że tam jedzie i sobie mówi, nie, tutaj będę czysty, nie będę palił, nie będę pił. Mówią, że absolutnie nie. Jeżeli to robisz na co dzień, pij dalej tą kawę, pal dalej te fajki, po prostu... żeby właśnie nie spowodować reakcję szokową w organizmie, bo wtedy nic ci nie wyjdzie. No tak. A co się najbardziej podobało? No mi podobało bardziej, dlatego drugi raz, no to oczywiście prowadzący byli świetni, trener Buhlman i trener jego taka pomocnica Patty Avalon, ona jest świetna, też jest trenerką w instytucie, więc oni we dwoje, duet fantastyczny, pięknie się nami zaopiekowali, bardzo się troszczyli o to, żebyśmy czuli się komfortowo, było nas przecież cała sala, prawda, i to z różnych stron świata. Były osoby z Australii, z Irlandii, z Indii, prawda? Skąd jeszcze? No z Czech. Tak, z Rumunii. No więc masa różnych osób z całego świata i wszyscy czuli się fantastycznie. To, co dla mnie zawsze jest bardzo ważne, no to atmosfera między również uczestnikami. To, co się podobało w ogóle... To, że można było czuć się swobodnie i swobodnie rozmawiać o wielu rzeczach, nie czuć takiej presji, żeby nie mówić o czymś tam na przykład, nie? Że mój pogląd jest na ten temat taki i ojejku, zaraz ktoś mnie skrytykuje, bo czegoś takiego w ogóle nie było, nawet nie czułam dyskomfortu przez sekundę. Więc taka naprawdę bardzo, bardzo taka atmosfera z szacunkiem do ciebie. Jeżeli chciałeś coś powiedzieć, to świetnie. Nikt nikogo nie wyrywał, słuchajcie, na środek sali, że teraz ty, Iwo, opowiada, jakie miałeś doświadczenie, prawda? Tego w ogóle nie było, to było super, bo to jest ważne przecież, żeby czuć się swobodnie. Jedzenie, powiem wam, że takie, no, różne. Nie wiem, czy potwierdzisz, Dominik, bo takie smaki nie moje w ogóle. U mnie też średnio, natomiast słyszałem, że chyba pod koniec zeszłego roku zatrudnili nowego kucharza. A, okej, dobra. Nie, fajny, cały instytut jest bardzo fajny, atmosfera jest świetna, no czuć ten spokój w ogóle, co bardzo pomaga też, żeby nastroić myśli na treść tego kursu, na którym się jest. Wszyscy opowiadają o swoich doświadczeniach, czują się sobie, nie wiem, najbardziej fantazyjne i odjechane, jak z filmu science fiction. Nikt nie ma problemu z tym i nikt nie mówi, no weź, nie żartuj, ale gadasz głupoty, nie? Wszyscy zakładamy, że to się wydarzyło i każdy przeżywa to, co po prostu przeżywa. To jest bardzo ciekawe i wiele różnych takich poglądów, ciekawych było doświadczeń, w ogóle historii życiowych też oczywiście, co jest super na każdych warsztatach, jeżeli człowiek się otworzy na poznanie drugiego człowieka. To dla mnie to było bardzo cenne doświadczenie i dlatego też postanowiliśmy pojechać na drugi raz na ten sam kurs. No. Tak, był tam taki jeden starszy facet. Nie wiem, czy to, co mówił, było prawdą, czy nie. Nie, no, zakładamy, że mówił prawdę. Nie mogę tego ocenić, natomiast opowiadał, że pracował dla Pentagonu, o jakichś tajnych piętrach w Pentagonie, o obcych i w ogóle. Bardzo ciekawe, gadał naprawdę i takich ludzi mnóstwo. Tak, bardzo ciekawe. Było też, w ogóle było sporo osób, które po raz kolejny przyjeżdżały do Instytutu, nawet jedno małżeństwo, oni mówili, że każdy urlop praktycznie spędzają na różnych kursach, po raz kolejny przyjeżdżają. 14 razy. Tak. I to i po prostu oni tak urlop spędzają. Świetna rzecz, świetna rzecz. No i też oczywiście dzięki temu masę doświadczeń swoich mają. I też warto tak właśnie pytać, rozmawiać i być wtedy obecnym. Aha, i to, co zalecane jest, i to, co ja też potwierdzam, że fajnie by było odłożyć zegarek i telefon, nie? Żeby być absolutnie w danym miejscu, no żeby być skupionym na tym, co się dzieje i brać jak najwięcej. Jeżeli ktoś będzie jechał, to tak moja taka skromna rada. No tak, to pamiętam też, że... Tak, to co też internet tam bardzo kiepsko działa. Właśnie, gdyby ktoś był bardzo uparty, to może biegać po polu i szukać zasięgu. Jak my byliśmy, to już wiśka była. Tak? Co było? Wisi było. Tak, ale tylko w jednym miejscu. Tak? W salonie na dole. Bo my mieliśmy pokój na dole przy tym pokoju z białym dywanem i tam właśnie dlatego mieliśmy Wi-Fi. Okej. Okej, a to czyli na górze nie ma? No, praktycznie nie. Okej, rozumiem. Fajne. Fajna jest też biblioteka, słuchajcie, w Instytucie. Czy byłeś w tej bibliotece, Dominik? Byłem, ale opowiadam. No właśnie, gdzie jeżeli masz jakieś książki, można się powymienić. Ja przyjeżdżam za jakąś książką, którą już przeczytałam, zainteresował mnie jakiś tytuł, po prostu ją biorę, zostawiam swoją. Jest super, są lektury z całego świata, w różnych językach, to taka ciekawostka. Można sobie siedzieć i po prostu wziąć sobie jakąś książkę, albo zabrać ją do domu, albo przeczytać na miejscu. Bardzo fajna, bogata biblioteka. Nawet po polsku znaleźliśmy książkę. Tak. Byli do tak, Właśnie to chciałem powiedzieć, że też pamiętam, że były po polsku jakieś tytuły. Ja to audiobooki, więc ja to audiobookowy jestem, więc szedłem, fajnie, i wyszedłem. No. Ale dla tych, co lubią książki, a większość ludzi chyba woli książki zwykłe papierowe, no to jest bajka takie. Tak. Paweł chyba coś mówił, że widział nawet jakieś książki, które być może wy zostawiliście, nie wiem, coś chyba było takiego. Nie, my nie zostawialiśmy, ani nie braliśmy. Coś było, że już nie pamiętam, ale na pewno po polsku. Tak pomyślał on, był ekstra, mu podziękował. Czyli atmosfera, a ćwiczenie jakie? Jakie ci się najbardziej podobało ćwiczenie, Kamila? Bo mówisz, lina nie. Ja też tak jakby ta lina się przewija wszędzie w tych wszystkich metodach OBE. Taka, że wyobrażamy sobie, że się po linie wyciągamy z ciała. No może powiem, które ćwiczenie mi wyszło. To było ćwiczenie, leżeliśmy w łóżku i mieliśmy sobie wyobrazić, że wychodzimy z pokoju, przechodzimy, akurat byliśmy na piętrze i mieliśmy sobie wyobrazić, że wychodzimy na taras, czyli zejść po schodach na dół, przez taki ogólny salon, jakby, w którym się spotykaliśmy, i wyjść na dół i spotkać się przy krysztale. No więc to było takie ćwiczenie, gdzie udało mi się cokolwiek doświadczyć i wyszłam ze swojego pokoju i zobaczyłam jedną osobę, która była razem z nami na kursie. I myślałam, że ona też mnie widziała, potem ją pytaliśmy, prawda, ale ona mnie nie widziała w trakcie tego ćwiczenia, bo ja widziałam, że ona wychodzi ze swojego pokoju, ja wychodzę ze swojego pokoju i jakby to całość była taka dla mnie... fajna, no to tak pamiętam w tej chwili. Sporo miałam takich ćwiczeń, gdzie czułam bardzo mocne wibracje, ale jakby nic więcej to się nie wydarzyło. Ale ja też jestem taką osobą, która nie jeździ na warsztaty z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami mocnymi. Zawsze jestem otwarta, jak coś się wydarzy, to fantastycznie, będzie świetnie, ale jak się nie wydarzy w danym momencie, to też nie będę rozpaczać i jakby w żalu żyć, że nie potrafię, nie mam talentu. Po prostu jako naukę poszłam to potraktować, że takie ćwiczenie, takie i byłam zrelaksowana, więc się też nie stresowałam, że mi nie wychodzi. Iwo, a ty? Iwo, no właśnie. Znaczy ja poszczególnych ćwiczeń tak konkretnie nie pamiętam, w sensie mam notatki, oczywiście, do których mam wrócić, natomiast jedynie pamiętam różnicę między różnymi fokusami, bo akurat z Buhlmanem właśnie dlatego, że nie jest trenerem de facto instytutu, no to on ma kompletnie wolną rękę, nie musi jakiś program realizować, więc to było, że na przykład ćwiczenie, później była przerwa na obiad, to on mówił, no pewnie wszyscy słyszeliście o tych fokusie, no tutaj robiliśmy ten i ten, ale jest, jest taki mit, że Focus 27 jest coś tam. Czy ktoś ma ochotę na Focus 27? No dobra, no to włączam wam na przerwie, proszę bardzo, kto chce. I z Focusem 27 na przykład inaczej czułem to rzeczywiście. Ciężko mi powiedzieć, jak inaczej, bardziej intensywnie, nie wiem dlaczego, może akurat u mnie, bo to nie znaczy, że u każdego. Albo grał tak dla próby też zamiast Hemi-Sync ten samy. O. No, to też były fajne. Tam jeszcze inaczej to czułem. Tak. Tak, to było dosyć intensywne, takie dla mnie również było zupełnie inne i intensywniejsze doświadczenie. No, tak, to było ciekawe, tak w trakcie. Takie ciarki czułem nawet po całym ciele, po samym. Aha. O, mega. No. Przy czym w domu nie udało mi się tego powtórzyć. W sensie mam te same, kupiłem sobie tam na miejscu, ale w ogóle to nie było to samo. A w jakim formacie masz? No płytę kupiłem w instytucie. Czyli masz płytę. No nie, no pytam, bo na przykład można, no okej, w instytucie faktycznie MP3 nie kupisz na miejscu. Pytam, bo mnie tak zastanowiło, bo ja też miałem takie intensywniejsze doświadczenia tam. I też no to samo, tak jakby, ale no to jest chyba właśnie ten element. To atmosfera, energia. Tak, przestrzeń, tak. To, że codziennie o tym myślisz, tylko tą tematyką się zajmujesz. Ze wszystkimi rozmawiasz tylko o tym i jesteś głodny tego wszystkiego, co inni mówią, więc oczywiście jesteś nastawiony na coś innego. Po powrocie do domu oczywiście życie cię nie rozpieszcza, w sensie nie możesz poleżeć cały dzień w kabince i słuchać tylko chemicznych, bo to jest niemożliwe, więc też sprawy, które są naokoło, troszeczkę są inne. I myślę, że też tak jak powiedzieliście, że z tego wynika różnica, jeśli chodzi o intensywność doznań. No teraz te nowe nagrania w ogóle są jeszcze bogatsze, tak? O, z tych rzeczy to jeszcze tutaj wrzucę jako ciekawostkę, że nagrania do OBE Hemi-Sync w sklepie hemi-sync.com mają, ja nie wiem, co to dokładnie jest, ale mają różne klucze w tym Hemi-Syncu. Klucz to jest jakiś tam wzorzec wykorzystywany w tej technologii Hemi-Sync i w tych nagraniach do wychodzenia z ciała od Buhlmana w sklepie to są jedyne nagrania, w których oni zmieniali te wzorce jakieś tam w Hemi-Syncach. Więc to jak kupimy pakiet, to dostajemy ileś nagrań, i to może być tak, że jedno nagranie właśnie przez to, że ma inny klucz, nam kliknie bardziej. To taka ciekawostka mi się kojarzy z tym. Czyli nie pamiętasz jakiegoś wyjątkowo fajnego ćwiczenia? Tam mi wszystkie były fajne. Więc... Okej. Ale nie, tak w tej chwili nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. A czy uważacie, że to miało wpływ na wasze życie? Znaczy wpływ. Ale wizyta w instytucie czy ten kurs? No, to i to. No ja po pierwsze zrealizowałem marzenie z młodości, tak? 20 parę lat o tym marzyłem, żeby tam pojechać. Mega. 10 lat mieszkałem w Stanach i nigdy tam nie pojechałem. A jak zamieszkałem w Polsce, to jakoś tak wyszło, że pojechałem. Więc pod tym względem no taki cel osiągnięty, no, nazwijmy to tak. Aha. No to wpływ, no wiesz, no rozszerzenie horyzontów troszkę. No, jeżeli pytasz o jakiś metafizyczny, ezoteryczny, superduchowy wpływ, nic nowego. W sensie żadnej informacji, której nie miałem wcześniej, nie dostałem tam. Tak? Aha. Ale to może wynika z tego, że jestem po prostu tak dobrze poinformowany już. Tak nieskromnie rzecz biorąc. No tak. Jeśli chodzi o mnie, no to no podróż do Stanów była fajna, to nigdy nie byłam, więc to jako ciekawostka. Jeśli chodzi o instytut, no to ja pojechałam, dlatego że Iwo o tym marzył i po prostu pojechaliśmy we dwoje. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie byłam nastawiona na jakieś niezwykłe właśnie jakieś doznania duchowe, odkrycia i tak dalej. wzięłam to, co było i cieszyłam się z tego, co doświadczyłam, ale za to bardzo nam się spodobała Virginia jako stan, bo tak jak mówił Iwo wcześniej, pojechaliśmy tam troszeczkę wcześniej i też kilka dni później mieliśmy jeszcze trochę czasu, więc pojeździliśmy, posprawdzaliśmy sobie okolice, no więc jeżeli będziemy mieszkać w Stanach, to na pewno w tym właśnie stanie, tam niedaleko. Mhm. A dlaczego? No wiesz, jest tam duża przestrzeń. Przede wszystkim to, nie ma takiego miasta i zgiełku w ogóle, poza tym jest zieleń fantastyczna, no naprawdę, mi się bardzo podoba. To jest mniej więcej tak jak u Danuty, ale razy 10. Jeżeli ktoś był u Danuty. Ja tylko słyszałem o Danusie. Danusia jest z nami, w mroku siedzi. Tak, u Danusi jest troszeczkę jak w instytucie, nie ma internetu, wiecie, i można, może opowiem, też byliśmy jakiś czas temu u niej i mieliśmy też bardzo fajne doznania, bo cały czas rozmawialiśmy o takich ważnych dla nas sprawach i powiem wam, że później słuchałam Hemi-Synków i na przykład czakra serca mi się otworzyła, bo byłam gotowa. To bardzo ciekawe właśnie po wizycie u niej, po odłączeniu się od internetu, w ogóle tam niemożliwe było zobaczyć na przykład maile, w ogóle to było niemożliwe, więc nasz mózg był ukierunkowany na takie tematy duchowe, właśnie ezoteryczne i to było super. Polecam każdemu wyjazd minimum na tydzień. Do Danuty. Do Danuty, tak, jeżeli was zaprosi, to jedźcie do Danusi, jeżeli nie możecie do instytutu, to gdzieś w takie miejsce, gdzie nie ma zasięgu, gdzie nie ma nic i na pewno coś super się wydarzy, na 100%. No to tutaj teraz podajemy numer telefonu do Danusi. No właśnie. Czyli nawet u Danusi mówisz, że co, że pod tym względem odcięcia się lepiej niż w instytucie? Inaczej, po prostu inaczej, wiesz, to było inne doświadczenie niż w instytucie, ale równie, znaczy dla mnie było bardzo intensywne to doświadczenie u Danusi, bardzo ciekawe. Nie mieliśmy, bo my tam trochę... Tak prywatnie sobie zrobiliśmy kilka... To może uzupełnimy. Danusia mieszka w górach. Tak, Danusia może sama powie, gdzie mieszka, to też, jak będzie chciała. Ale w górach, tak, ona w górach, bez zasięgu, słuchajcie, praktycznie bez telefonu, bez telewizji, bez radia. Tak. I znamy się z kursu u Pawła Byczuka. Tak. O, to tak tylko jak nie wszyscy wiedzą. I możemy wrócić do Danusi, że tak jakby, że do tego ja zapytałem o to, że inaczej, powiedziałaś, że inaczej u Danusi niż w instytucie. Tak. Inna intensywność była tych doznań. Nie? Okay. Pewnie dlatego, że ja w Stanach to jeszcze miałam zupełnie inne wrażenia, no bo pierwszy raz byłam w Stanach, nie wiem, Iwo, jak ty to widzisz? Nie, no bo ludzi nie było. No nie było innych ludzi, no tak. No tak. Byliśmy tylko we troje, więc tak, byliśmy we troje i cały czas byliśmy jakby wokół tych ezoterycznych tematów krążyliśmy, mogliśmy sobie spokojnie o wszystkim, wiesz, o duchach, o odzyskiwaniu, o tych wszystkich rzeczach, o których u Pawła się mówimy, mieliśmy bardzo mocne doświadczenia, ale to może nie na dzisiaj, nie wiem, no może na inny temat. Spektakularny. Tak, mieliśmy sukces absolutny, bardzo, bardzo mocno, prawie zweryfikowany. Nie, no fantastyczna sprawa nam się wydarzyła, no ale dzisiejszy temat to Monroe, nie? No. Ale Danusia też jest utalentowana jak Monroe, muszę ją tutaj zareklamować. No, o Danusi doświadczeniach to ja słyszałem, o Tarasie i różnych tam takie tam historie. Bardzo utalentowana, robimy takie ćwiczenia ze sobą, no ale... Mogę jeszcze tylko dodać na pewno a propos tych ćwiczeń z instytutu, że to, co powiedział Iwo, jeżeli nie ćwiczy się później, to ten wyjazd to jest taki rekreacyjny po prostu, nie? Jeżeli ktoś jest sfokusowany na tym, żeby doświadczyć coś, no to bez ćwiczeń się nie obędzie na 100%, na milion nawet bym powiedziała. To po prostu, jeżeli są osoby, które nas słuchają i nie ćwiczą, a marzą o tym, żeby coś im się wydarzyło, to myślę, że się nie wydarzy. I tu mi się wydaje, że fajnie z pomocą przychodzą te krótkie nagrania, co Instytut zaczął wypuszczać, tak? Bo większość tych pozostałych nagrań, takich pełnych, kupowanych, ma po 30 minut. Jednym z najkrótszych chyba jest PowerNap, którego używam. Ma 25 minut. A te krótkie medytacje 10-minutowe, to jest fajna opcja. To tak mi się kojarzy. Chcecie wrócić do TMI? No i pytaj, chętnie, może ktoś ma pytanie jakieś, nie wiem. No, znaczy, tak, no ale czy planujecie wrócić? Nie. Nie, do Instytutu, tak, oczywiście. Jeżeli będzie tylko taka możliwość, to jasne, że pojedziemy. Pojedziemy na inne kursy. Ja bym chętnie do Patty pojechała. Ona zajmuje się czakrami. Jak sobie spojrzycie na stronę TMI, to ona tam jest tą trenerką już wiele, wiele lat. Jest fantastyczną osobą, naprawdę cudowną, przyjazną i ćwiczenia z nią to jest tylko i wyłącznie przyjemność, zero stresu. Ona jest pełna miłości, pełna takiego, wiecie, takiej, jak tylko mogę ci pomóc, taką ma intencję wsparcia ciebie w tym, żebyś osiągnął swój zamierzony cel i ma głos stworzony do tego, żeby być trenerem. Jej cała aparycja jest taka przyjemna i bardzo, bardzo polecam, żeby sobie ją odszukać na Facebooku albo na Instagramie. Ona tam też maluje piękne rzeczy, więc no i jako osoba jest naprawdę fantastyczna. Polecam serdecznie. Ona ma kurs o czakrach, prawda? Czy jeszcze jakiś inny? Kilka, tak, kilka. A mi się najbardziej, ja to bym poszła na te czakry najbardziej. To ja też chcę. Też chcesz. Jedziemy razem. Jedziemy, no. Najlepiej na 2 pod rząd. W sensie nie wiem, czy wy reflektujecie też ten deseń. No jeszcze trochę czasu mamy, aż ten wirus ustanie. No zobaczmy, tak? Jak się sytuacja rozwinie, czy to w ogóle jeszcze będzie możliwe. No właśnie, czy to jeszcze będzie możliwe. Kasę jeszcze trzeba by zebrać, bo to też trochę kosztuje. Natomiast ja też chciałbym chętnie wrócić. Może robię wirtualne i tak dalej. To jest, no tak, też mam takie doświadczenia, że to jest niesamowite tam być, poczuć. Jaka według was jest najlepsza metoda na OBE? Macie jakieś takie doświadczenie w ogóle, coś jakąś średnią, tak, 2 razy byliście, macie relacje innych, znacie? Najlepsza metoda i zgodnie i z Buhlmanem, i z moim osobistym doświadczeniem jest taka, żeby zająć umysł, czyli mózg, tematem. W sensie najlepsze doświadczenie miałem wtedy, kiedy na przykład brałem nową książkę, którą jeszcze nie znałem na temat OBE. Czytałem wieczorem, poszedłem spać i wtedy zawsze coś się wydarzy. Więc chodzi o to, żeby podświadomy umysł zająć tematem, w tym m.in. ćwiczenia. Ale tak, spontanicznie to się wydarzyło, prawda? Nie tak, że wiesz, miałeś taki spontanicznie, ale chodzi o to, że jasne, ale chodzi o to, że wtedy, jeżeli ktoś, trzeba ćwiczyć, nie ma innego wyjścia, trzeba codziennie ćwiczyć, o tym myśleć, rozmyślać w ciągu dnia, świadomie się zatrzymać i pomyśleć, dzisiaj chcę doświadczyć to i to na przykład. No intencje trzeba mieć odpowiednią też, nie? I fajnie, jeżeli ma się z kim rozmawiać tak na co dzień normalnie, bez skrępowania i bez jakichś tajemnic i ukryć takich, wiecie, żeby tylko nikt nie domyślił się, o czym mówię, no to koniecznie wykorzystywać to, że możesz swobodnie z kimś pogadać i o doświadczeniach otworzyć się i to uważam, że to jest naprawdę bardzo ważne też. Super. Czyli do Danusi trzeba jechać po prostu. Absolutnie, słuchajcie. Już myślimy o tym właśnie z Danusią, że... właśnie, Ania pisze, Danusia, gdzie mieszkasz? Słuchajcie, już myśleliśmy z Danusią, co tu zrobić, żeby taki ośrodek zrobić właśnie w górach. Będziemy myśleć i wiecie. Super sprawa. Danusia jest cudowna kobieta. Danusia będzie gościem numer 2, jeśli się zgodzi. Ale ona nie ma internetu, więc niestety właśnie, nie ona ma słaby internet. To wiesz, jak ale jest przecież, ja ją widzę. Ma kamerkę włączoną. Tylko tyle. Jeżeli chodzi o dźwięk, już internet kuleje, a jeżeli chodzi o lepsze sprawy, to zabawne. Ale to już Danusia z opresji. Tak. No więc to chyba jakby... Masz jeszcze jakieś pytania na ten temat, Dominik? Nie wiem. No na pewno, tak jakby mnóstwo, tak jakby różnych nakładających się bo już tak jakby te listy, jakieś takie pytania tutaj przygotowałem, to już wyczerpałem, ale w ogóle temat mi się wydaje nie jest wyczerpany. Czy tam są jakieś dodatkowe rzeczy w ramach tego OBE? Nie wiem, chyba nie byliście w tym pokoju, prawda? W ramach OBE. Patty nas oprowadzała, oczywiście była wycieczka, jeden wieczór był poświęcony chyba na to, prawda? I byliśmy w domu Roberta Monroe, bo my akurat byliśmy na dole. A ja nie byłem. A no widzisz, ponieważ jakby instytut składa się z 2 miejsc. Jest miejsce tam, gdzie taki główny jakby jest instytut i jest również wykorzystywany w tej chwili do różnych warsztatów jego dom, który jest przerobiony też na tam są kabinki, więc tam byliśmy, zwiedzaliśmy jego dom, taki osobisty, prywatny. Patty nas oprowadzała po laboratorium. Gdzie jeszcze byliśmy? Chyba to wszystko, prawda? W trakcie warsztatów to wszystko. W trakcie warsztatów to były całe nasze takie... Zresztą, aha, też ciekawa sprawa była, słuchajcie, że proszono nas, żebyśmy nie prowadzili w trakcie warsztatów auta. Że świadomość jest tak rozszerzona, że mogą być jakieś, no, jakieś takie nieprzewidziane sytuacje. Pamiętasz? Prosiła, żeby nie podróżować w trakcie warsztatów. I mieliśmy jego dom, który nas właśnie zawiózł do domu Roberta Monroe. To pamiętam, że jak my byliśmy, to tam był drugi kurs. No właśnie. Robert Monroe Retreat, to się chyba tak nazywa. Tak, tak. Mhm, Czyli... Super. I tam stoi drugi taki kryształ w ogóle. O, na górze. Na dole jest jedna część jakby, a na górze jest druga. To kiedyś to było, te dwie części, to było jedna część, całość, ale w transporcie się popsuło ponoć. On dostał to w prezencie z Brazylii. Od kogoś, nie wiem od kogo. No się pękło, no po prostu, bo takie duże było i jedno postawili tam, a drugie tam na górze. O, wiem, co jeszcze było super. Przypomniało mi się, jeżeli mogę coś powiedzieć, mieliśmy na koniec tego kursu zakończenie, takie ognisko mieliśmy, prawda? Mhm. Ponieważ Buhlman jest fanem w ogóle szamańskich takich ceremonii, prawda? On mówi, że on po prostu u wszystkich szamanów, gdzie mógł tylko być i sprawdzać różne metody tych rytów. I ayahuasca, tak, wszystko co brał, on próbował, żeby wiedzieć, co z czym się je. Więc on jest bardzo też otwartym takim trenerem na różnego rodzaju odmienne świadomości. To też jest bardzo fajne, bo można swobodnie o wielu rzeczach porozmawiać, nie ma tej krytyki, że daj spokój, to nie, tam to nie, tylko że jeżeli chcesz spróbować, czy tobie się to podoba, to jak najbardziej. I na końcu było takie ognisko, ostatni wieczór to chyba był, prawda? Ognisko, gdzie był taki rytuał ognia. Pewnie mnóstwo osób to zna, czasami niektórzy robią w domu, gdy jest pełnia księżyca. To polegało na tym, że zbieraliśmy w lesie wokół jakieś gałązki, słuchajcie, i w tych gałązkach mieliśmy bardzo fajną rzecz, bo mieliśmy takie kolorowe rzeczy, wstążeczki, karteczki, długopisy kolorowe i tam pisaliśmy rzeczy, które chcemy wyrzucić, prawda? Tak, które chcemy wyrzucić i które chcemy wziąć. Nie, tylko rzeczy, które chcemy... Żeby przyszły do nas, tak? Żeby przyszły do nas, okej. Okay. No więc ozdabialiśmy te gałązki, słuchajcie, niektórzy to prawdziwe dzieła sztuki robili. No i gdy przychodził ten wieczór, każdy miał tak do 5 chyba to było, prawda? Do 5 gałązek i do tego ogniska po prostu to wyrzucaliśmy i tam dziękowaliśmy ogniowi i tej energii, że to wszystko się, wiecie, przemienia w tą energię i zaraz się zmaterializuje, nic tam się nie marnuje, prawda? I to za każdym razem robiliśmy i to było bardzo fajne, taka trochę rozrywka. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie ktoś ma przekonania, nie? Na temat takich rzeczy. I też oczywiście cenne było to, że bardzo dzielił się swoimi doświadczeniami wieloma z różnych takich płaszczyzn. Jest bardzo takim fajnym człowiekiem dostępnym. To nie jest tak, że tutaj jestem amerykańskim trenerem, napisałem bestsellery, tylko dobra, chodźmy na kawę, pogadajmy, jakie macie pytania, opowiem wam, jak to było tu, tam, siam i w ogóle, więc zupełnie tak jak w tej chwili my rozmawiamy, bardzo dostępne i wszyscy tam tacy byli. Pewnie też tak masz wrażenie, co, Dominik? Super, no mam i chętnie bym pojechał, poznał Buhlmana i Patty też widziałem i właściwie to mówicie o Buhlmanie, o Patty, to samo powiedział o Joe Gallenbergerze i o Merindzie Stafford, którzy byli naszymi prowadzącymi na Gatewayu, dokładnie to samo, tak jakby, jak słyszę ich medytacje, to przypominam sobie tą energię właśnie, tą otwartość taką, gdzie była taka przestrzeń właściwie na ciebie, tak? Nieważne co zapytasz, nieważne co powiesz, tak jakby, no to jest niesamowite, ja też tak mam, też mam takie odczucie. Może ktoś jeszcze ma pytania tutaj, bo to tak jakby te nasze spotkania, to taki cel jest taki, że były interaktywne bardziej. Taki trochę wywiad robimy. Pytania to my chętnie odpowiemy, jeśli tylko znamy odpowiedź. Może być tekstowo. Gdzie Danusia mieszka? Danusia, ja nie pamiętam, gdzieś w których... Jak to są góry? Hen. Karpacie. Okej. Okej. I o Danusi? Danusia? No nie wiem, czy będzie chciała. O, Danusia, coś powiesz o sobie? No mogę coś powiedzieć, no mieszkam blisko Bieszczad, no tam w okolicach. Ale słychać mnie? Słychać. Tak, słychać. Tak, dobrze. Wiesz co, Dominik, bo myśmy z Kamilą wymyśliły coś takiego, bo my tam trochę ćwiczymy na odległość, wiesz? Super. Jeżeli nam się to uda, bo ja piszę to wszystko, codziennie 5-3 minuty, no to spróbujemy, że tak powiem, może by się ktoś zgłosił bardziej do naszej grupy, albo wiesz, coś tam. No to ja chcę. Może robić na odległość, co? Bo ja taka tutaj, wiesz, zakopana, niemniej jednak idę czasem do Kamili. Czy mi wracam, nie? Dzisiaj ale robicie jakieś takie, co robicie właściwie? Takie po prostu takie jakby próbujecie skontaktować? Bo na przykład jest nagranie do partnerskich takich jakichś ćwiczeń. Ja tego nigdy nie używałem. Mam, ale nie używałem. My nie mamy, a używamy. No, ale to jaki protokół? Jaka intencja? Wiesz co, no na razie naprawdę były parę spotkań, prawda? Ale potem może sobie zrobimy we wrześniu takie spotkanie, opowiemy, co się u nas działo, co się działo po drodze teraz w ciągu tego całego miesiąca, prawda, Kamila? Tak, tak, z przyjemnością. Może ja tylko tak nakreślę, że to jest tak, że dzwonimy do siebie i Danusia mówi, dobra, to teraz. Mhm. I bo jedna albo druga wyobraża sobie jakąś rzecz albo miejsce i w zależności od tego, kto odwiedza, ten mówi pierwszy. Po 3 minutach dzwonię na przykład ja do Danusi i mówię, słuchaj, widziałam to i to, a Danusia mówi, no dobra, no zgadza się lub się nie zgadza. Ale powiem tylko tyle, że gdy ja wyobrażam sobie i Danusia patrzy na to, co ja widzę, to ma za każdym razem trafienia bardzo dobre, więc jest, tak jak powiedziałam, utalentowana bardzo i zapraszamy do naszej grupy do ćwiczeń, tak, super sprawa, dosłownie 3 minutki w ciągu dnia i tyle. O. I ćwiczenia są zrobione. Jeden wysyła, no właśnie, jeden wysyła i inni czytają. To jest super po prostu. Energia taka idzie, że czujesz to, potrafisz, wiesz, tu bujanie, tu niebiesko i koniec, no. Dzisiaj było niebiesko, tak. Bo Kamila była na nartach. Tak, no właśnie, ja dzisiaj miałyśmy takie ćwiczenia, ja jeździłam na nartach i były góry, wiecie, zjazd i było piękny błękit nieba i Danusia mówi, no widziałam jakieś tam kołysanie i błękit, nie, jakiś ruch widziałam. A ja mówię, no tak, no jeździłam na nartach, nie? I był błękit. I okulary. A i okulary też, widziała, że mam okulary, nie? A gdzie ty jeździłaś na nartach? A w mojej jeździłam na nartach. Zjeżdżałam, wiesz. Myślę, że w domu jesteście, mówię, kurczę, coś nie wiem. Nie, ja sobie wyobrażałam. Jadę do was na narty. No jedziesz, dawaj, no. Ja sobie wyobrażałam, a Danusia spróbowała zobaczyć to, co ja sobie wyobrażam. I to są te ćwiczenia, bardzo fajne. Super, super. Widzę, że są chętni. Ania, Ewa, ja nie wiem, jak to zorganizować. No, pomyśl. Można by spróbować z tymi medytacjami partnerskimi. Zaraz rzucę okiem, jaki jest opis tego. Chwilę. Ja was żegnam, bo idę dzieci położyć, bo już słyszę, że są gotowi. Dobra, dzięki wielkie. Hej. Super. Dobra, namierzyłem. Wrzucam tutaj linka. Będę o tym mówił i to jest Enhance, Deepen Your Meaningful Relationship with Bali. Aha, to jest... ćwiczenie od Joe Gallenbergera, czyli to jest dobry trener, po to, żeby pogłębić docenienie, przyjemność, bogatość, tak jakby, z partnerem, okej. Mhm. To można z przyjaciółmi. No można, wiesz, ale my to robimy bez tych wprowadzeń, rozumiesz, po prostu chwila oddechu, oddychasz, nastawiasz się po prostu na tę myśl i tak jak ci mówię, w ciągu dnia, kiedy ja mam chwilę, ponieważ mam małe dzieci, to też nie mam tak bardzo dużo czasu więc jak mam tą chwilę, dzwonię do Danusi, dobra, to teraz, nie? A ponieważ Danusia jest jakby w takim stanie tym medytacyjnym bardzo często w ciągu dnia, więc wykorzystujemy po prostu w ten moment, żeby nie robić jakichś rytuałów i dobra, teraz o 14:00, wiesz, bo oni wszyscy mają wtedy czas, żeby to było takie przyjemne i spontaniczne. Wtedy mi się wydaje, będą lepsze sukcesy niż to spięcie, że ojejku, jest godzina 14:00, teraz muszę. To wydaje mi się będzie... Dla mnie byłoby to mniej efektywne po prostu. No, tak jakby każdy ma swoje metody, ja się zgadzam, tak, że tak jakby Hemi-Sync jest do rozwijania, a to jest fajny format, to o czym mówisz, też mi się podoba, przemawia to do mnie, że zamiast robić wielkie halo, to tak częściej, no, bez jakiejś oprawy dużej, super. I co, tak po prostu się zwalniacie i ćwiczenia robicie? Wiesz co, to zajmuje po prostu 3 minuty. Kamila mówi siadaj, ja siadam i za 2 minuty 3 odzwaniam do niej. Widziałam to i to. To jest taki błysk. To w ogóle czasu nie zajmuje. Rozumiem. No. Super. Co ja tu jeszcze? Ja robię podobnie z koleżanką i wchodzimy sobie w pole i tam czytamy informacje różne. O, i ciekawe, jakie informacje. Ciekawe. Ania, a ty jesteś z kamerką, czy nie? Nie, bez kamerki. Z mikrofonem? Gdzieś coś opowiedziała na ten temat. Czyli Kamila, wracając jeszcze do tego OBE, czyli miałaś OBE naturalne? Ja bardziej jestem taka spontaniczna, jeśli chodzi o to, wiesz, ale ja w tej chwili jestem na takim etapie też, że ja po prostu mi to jest niepotrzebne, wiesz, ja nie skupiam się na tym, bardziej skupiam się na byciu, ćwiczę bycie w tu i teraz i mam z tego bardzo dużo przyjemności, bardzo nowych doznań też doświadczam dzięki takiej intencji, no na przykład właśnie, żeby być bardziej uważną, nie? Taki mam sposób, że co miesiąc robię sobie inną intencję na dany miesiąc, bardzo fajna metoda dla mnie, bardzo fajnie działa i nawet podświadomie po prostu pewne rzeczy robię zupełnie podświadomie z tą intencją i ja nie potrzebuję, wiesz, wychodzić z ciała, żeby mieć przekonanie, że coś jest więcej, że nie wiem, że otaczają nas istoty, prawda, i kontaktować się z nimi. W tej chwili ja nie jestem na takim etapie, a jeżeli doświadczyłam kilka razy i za każdym razem było to totalnie spontaniczne, no i to ćwiczenie, o którym mówiłam wcześniej, czyli rzeczywiście udało mi się wyjść, ale to jest coś podobnego jak podróże mentalne Bruce'a Moena, prawda, to tak, to jest dla mnie bardzo łatwe, bardzo łatwe. Jeżeli to moglibyśmy nazwać OBE, to tak, to dla mnie to jest, wiesz, siedzę w tej chwili i za chwilę jestem u ciebie i to bez żadnego przygotowania, bez niczego, to ja mogę to bardzo łatwo osiągnąć. Super. No. Super. Ale taki sposób, jak właśnie, wiesz, jak Robert Monroe robił, że gdzieś podróżował, wiesz, latał, fruwał, nie wiem, widział domy, przechodził przez ścianę, to ja w ogóle nie mam takiego, czegoś takiego jeszcze nigdy nie osiągnęłam, ale chyba też nie mam takiej chęci wielkiej na to. Ja teraz czytam książkę o wychodzeniu z ciała OB, polecam ogólnie, bo Buhlman to jedno, ale zaraz nawet ją mam tutaj. O. Zupełnie tak jakby gość nie z instytutem związany, Robert Peterson, ale nawiązuje do ludzi z instytutu, do różnych rzeczy i bardzo fajną rzecz powiedział, to się też tak podzielę, nawiązuje do Buhlmana, do wielu różnych technik i on mówi, że zrobili doświadczenie, czy była seria doświadczeń robiona, która dowiodła, że żeby sukcesem do OB jest oszukać naszą świadomość, że gdzieś indziej jesteśmy poza ciałem. I robili takie doświadczenia za pomocą gogli wideo i dźwięku, że tak jakby przesunięcie, że ci się wydawało, że jesteś tak naprawdę obok ciała. I jak kliknęło, udało się tak jakby temu poszukać, to wtedy ludzie na chwilę wychodzili z ciała. Więc to tak jakby z tą liną, z tym wszystkim, to jest, te wszystkie doświadczenia, mam wrażenie, to jest moje tak jakby odczucie, podczas czytania tej książki, z tego co wy opowiadacie, wydaje mi się, że to wszystko chodzi o to, żeby tak jakby naszą świadomością się wyjść, no nie wiem, doświadczyć tego tak jakby i wtedy to się dzieje. ciekawostka, że tak jakby przekonujemy sami siebie, wyobrażamy sobie, jak odpowiednio mocno się przekonamy, to się wydarzy. Są różne, są różne techniki, tak, bo tam czeka się na te wibracje i tak dalej, ale esencja jest taka, że najważniejsze to to, żeby się przestać myśleć ja tu, nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze nie skończyłem tej książki, ale brzmi fajnie na razie, więc polecam. No niektórzy jak my byliśmy tam w instytucie, to też był jeden gość, który ciągle wychodził z ciała, więc takie trochę było wkurzające. Też. Jak my byliśmy, nie wiem czy za pierwszym, czy za drugim razem, ale był młody chłopak, który po prostu miał, jak Monroe, po prostu podróżował w różne wszechświaty, galaktyki, no po prostu jak on opowiadał, to wiesz, no wow, no naprawdę. I on to nad tym bardzo panował. Znaczy nie panował, tylko po prostu doświadczał, bardzo mocno doświadczał tego wszystkiego i bardzo często. No. Ciekawe, takie jakby znaczy, na początek to takie chyba najciekawsze to jest doświadczyć tego tutaj, tak jakby bycia duchem, nie? Tak mi się wydaje. Takie potwierdzenie. Komentarz. Bardzo fajne jest ćwiczenie, które robiłam w dzieciństwie. Brałam lusterko, odwracałam je tak, żeby widzieć niebo. Nie można widzieć własnych stóp i wtedy wyjść na podwórze i są momenty, że czujesz się, jakbyś nie miał ziemi pod stopami. Ciekawe. A to duże lusterko? Bo to takie, czy takie małe? Bo to chyba Ania pisała, tak widziałam? Tak. To przy okazji, póki Ania, nie wiem, być może już pisze, tak, no dość duże, to chciałem jeszcze zapytać Marku, czy w Radiu Paranormalium może są jakieś pytania? Na razie żadnych pytań tutaj nie widzę, jakieś uśmieszki tutaj słuchacze wysyłają na czatach, na YouTube. Jeden się przywitał, jedna pani się przywitała, kulturalni ludzie, no ale pytań niestety póki co jeszcze nie ma. No oczywiście, że jakieś pytania na czatach się pojawią, to postaram się przekazać. A ile mamy słuchaczy? W tej chwili 38. Wow, dużo. To pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam. O, lusterko takie 30x30 wystarczy. Ciekawe. No, to zachęcam tak jakby do eksperymentowania z tym właśnie oszukaniem nas, oszukaniem naszego mózgu. Kolejną ciekawostkę wrzucę, to nie z TMI związaną, ale to z mojego doświadczenia. Takie maty teraz testuję z kolcami. Nie wiem, Kamilo, czy ty się z tym spotkałaś? Ja widzę, że w tej chwili nie ty jeden, ale sporo osób już się jakby zaopatruje w te maty. I tak. Jest to na przykład w Anglii bardzo popularne. A, jesteś, okej. No właśnie, tak. Anna jest bardzo popularna, tak. Poduszki różnego rodzaju, ale że podobno świetnie działa. No ja kupiłem jakiś czas temu i teraz ostatnio właściwie zacząłem codziennie, jak robię jakieś ćwiczenia, to na macie. I jest wow, jest super. No ja mam super doświadczenia, więc dzielę się, tak jak mówię, no niezwiązane z TMI-em, ale robi robotę, jeśli chodzi o, moim zdaniem, jeśli chodzi o rozluźnianie się. W szczególności jak jesteśmy pospinani, to jakoś tam stresy i inne historie, to nawet, wspiera to, tak? Poza tymi wejściem w Focus 10, gdzie takie, no, nasze ciało się rozluźnia, to dodatkowo to wspomaga. Co tu jeszcze mamy ciekawego na dzisiaj? Dobra. Było pytanie od Anny jakiś czas temu, nie wiem czy z Pawłem odpowiedzieliśmy, że mnie interesuje praktyczny wymiar podróży niefizycznych, to znaczy jak można to przełożyć na korzyści w życiu fizycznym, czy mogę poprawić na przykład działalność mojej firmy, czy można odkryć, co mogłabym robić, aby moje życie było spełnione i szczęśliwe? To jest dobre pytanie w sumie, bo zakrawa o parę różnych kwestii. Tak jak ty, Kamila, powiedziałaś, to wydaje mi się, że w dobrym miejscu jesteś z tym wychodzeniem z ciała, w sensie, że nie masz takiego mocnego pragnienia, po prostu się interesujesz, tak? Z tego, co zrozumiałem, ale w formie zainteresowania, a nie cel. Nie, tak, w formie zainteresowania jako taka ciekawostka, ale jakby nie jest to cel mojego istnienia w tym momencie i bardzo mocne, albo raczej gdybym miała poszukiwać odpowiedzi na pytanie, które zadała Ania, na pewno nie szukałabym tego poza, o tak powiem, tylko zadałabym sobie to pytanie, bo odpowiedź jest jakby zawarta, Ania już zna odpowiedź, tylko jeszcze do niej nie dotarła po prostu. I wcale nie trudno jest dotrzeć do tej odpowiedzi, nie tak trudno, jak się wydaje ludziom. I to taki jest mój pogląd, nie? Że nie wiem, jaka jest korzyść z tych podróży niefizycznych, jeśli chodzi o fizyczny aspekt. Jeżeli mogę powiedzieć tak, dla mnie korzyścią na przykład z podróży mentalnych i odzyskiwania zmarłych, co jest dla mnie bardzo prostą metodą, jest tylko to, że jakby uświadamiam sobie, że mam taki po prostu kolejny aspekt mojego życia i taki talent. Po prostu, że to taka ciekawostka w moim życiu, fajna sprawa i mogę komuś pomóc i jakby na tym kończy się to wszystko, z czego, no tak, na tym jest koniec, że mogę komuś po prostu pomóc i to jest dla mnie wartość wtedy, nie? Ale nie tak, że to jest cel po prostu w tej chwili, żebym tylko to robiła i szukała odpowiedzi tam, bo ja mam jakby odpowiedzi wszystkie tutaj i teraz, o ile zechcę je usłyszeć i po nie sięgnąć. I to tak, moja perspektywa. No właśnie, bo to dobrze mówisz, że tak jakby w ogóle moim zdaniem to przez pracę ze sobą możemy zmieniać tak jakby wpływać na otoczenie i też tak jakby odpowiadać na pytania. Działamy, wyrażamy intencje, tak jak Iwo wspominał. Czytamy książki, siedzimy w temacie, to też nas tak jakby zmienia. I bezpośrednio przez wychodzenie z ciała to mi się wydaje, że no, to nie jest po to w ogóle tak jakby. Jeśli już by to wychodzenie z ciała jakoś umotywować, no to takie potwierdzenie tego, tej rzeczywistości niefizycznej, to takie doświadczenie tego, a nie specjalnie po to, żeby wychodzić, gdzieś coś podejrzeć, w czasie się przenieść i to lotka podejrzeć. To się wydaje, że to nie po to. Znaczy, wiesz co, ja bym tutaj tak nie generalizowała. Każdy ma ten swój ukryty cel i jeżeli go zrealizuje i będzie zadowolony, czy chce zobaczyć, jakie będą liczby w totolotku i to dla niego będzie super radość, to niech to robi. A jeżeli rzeczywiście uda mu się zobaczyć i wygrać, ja więc mogę też powiedzieć za męża, bo jak wyszedł, ale powiem czemu, że on doświadcza tych wyjść i spontanicznych, tak jak mówił, gdy czyta książkę albo parę razy nią taki właśnie, wiesz, ćwiczył i mu się udało, ale dla niego ciągle jest to mało, ponieważ on ciągle poszukuje dowodu, czy na pewno to, co się wydarzyło, to jest prawdziwe i on do tej pory oczywiście wydarzyło się, przez chwilę wierzy w to, że to jest prawdziwe, ale za chwilę przychodzą wątpliwości, no i tak on potrzebuje innych doznań niż ja w ogóle, bo ja nie potrzebuję doświadczać tego co wieczór, żeby wiedzieć, że są takie, że są, tak jak mówiłam, inne byty, inne wszechświaty, równoległe byty i tak dalej. Po prostu ja to wiem i mi ta wiedza na ten moment po prostu jest wystarczająca. Ale to, kto ma motywację, to już tam jakby nie dam oceniać, nie? Czy to jest okej, czy to nie jest okej, bo każda osobista jest dobra, jeżeli sprawia radość i przyjemność. Tak myślę. Oczywiście jak najbardziej każdy kierunek jest dobry. Ja tylko po prostu zachęcam tak jakby, żeby bardziej tak jakby się interesować wokół siebie. Ale każdy, różne są przypadki. Jak komuś się uda, wiesz, odgadnąć liczby do lotka, to ja chętna jestem, żeby przygarnąć tę wiedzę. Bardzo chętnie skorzystam, tak, bardzo chętnie. W sumie to ja też. Mówisz, tak? Teraz podajemy numery telefonów. Tak, numer telefonów, tak. Od razu. Tak. I zrobimy weryfikację wtedy, nie? Tak, zweryfikujmy razem. No właśnie. Ale to jest taka domena wszystkich. Rafał Nieradzik, który książki napisał o wychodzeniu z ciała, też tak jakby miał kwestię. No, on chyba tam wychodził, z tego co pamiętam, to coś podglądał ludzi, tak? Dziewczyny podglądał, jakiś taki był motyw. Tam to się chyba niedługo działo, ale to jest ten sam motyw, tak? Czyli mieszanie tych rzeczywistości, gdzie na przykład... Często z Pawłem rozmawiam, to właściwie Paweł przytacza, że no ale to przecież to nie jest esencja, tak jakby wychodzenie z ciała nie jest po to, żeby tutaj być. Tak jakby, no to wiesz, tak jak mówię, to zależy od tego, co potrzebuje na dany moment życia, bo to się zmienia w trakcie życia, w trakcie dojrzewania, zdobywania wiedzy, właśnie nowych rozmów z innymi ludźmi. Przecież każde takie doświadczenie cię wzbogaca, daje ci nową perspektywę i budzą się w tobie nowe potrzeby. Każdego dnia jesteś przecież inny i nasze doświadczenie tutaj, spotkanie na pewno, wiesz, dla ciebie i dla mnie jest fajnym doświadczeniem i jakąś ty nową myśl masz, ja nową myśl mam i jutro już będziemy troszeczkę inaczej myśleć i patrzeć na pewne rzeczy, więc czy ktoś chce, nie wiem, wirtualny albo raczej seks w astralu uprawiać, to też jest okej, jeżeli jest taka intencja i to go przekona do tego, że to jest, nie wiem, fajne doświadczenie, chce tego bardziej, no to proszę bardzo. To, z tego co wiem, to akurat to jest fajne doświadczenie. No tak też słyszałam, dlatego o tym mówię. No, jeszcze nie doświadczyłam. Ale ja też nie. Ale był gość w TMI-u, który mówił, że doświadczył i pamiętam, że ja oczywiście byłem tym, który gdzieś tam zagadnął na forum, wszyscy w brecht, a on mówi Tak, czytałam, że to jest niezwykłe w ogóle, nie do porównania z niczym doświadczenie, nie? Więc tak, jestem oczywiście otwarta na takie doświadczenia, zobaczymy. No, dobra. Właśnie, chciałem jeszcze wspomnieć o tym, co mówił na webinarze Joe Gallenberger, czyli ekspert od manifestacji, trener w instytucie, a wspomniał, że jest wiele dusz, które przyjeżdżają do instytutu z nastawieniem, że nie chcą już tutaj być na tej ziemi. I że to może być duże ograniczenie w nas, które może ograniczać nasze zdolności, spektrum doświadczeń, ogólne rozwoju. I tak nawet ze mną trochę to zarezonowało, jak on o tym powiedział, że wiele chwil było w moim życiu właśnie, gdzie takie nastawienie miałem. Warto mi się wydaje nad tym się zastanowić. Tak jak ty robisz, Kamilo, wrażenie właśnie osoby, która ma tą energię i w ogóle. No trochę się znamy, więc wiem też, że tak jakby bogate jest to twoje doświadczenie, ale masz tą fajną energię. Wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę, żeby się nastawiać w tym kierunku. Ja też miałem różne takie okresy, gdzie byłem bardziej taki pesymistyczny. Warto, tak jakby w tym kierunku, nie? Może powiem a propos nastawienia, gdy się idzie do instytutu, albo w ogóle, gdy się idzie na jakiekolwiek warsztaty. Patty opowiadała o takich sytuacjach i o takich na przykład ludziach, którzy w trakcie warsztatów po prostu nie dawali rady, nie mogli tam być. Ich oczekiwania były totalnie inne, byli tak zblokowani tymi oczekiwaniami, że to, co zastali, na przykład właśnie te ćwiczenia im nie wychodziły tak, jak chcieli, tak jak sobie zaplanowali, więc po prostu byli tak rozczarowani, że w trakcie warsztatów wychodzili i byli zablokowani na wszystko, co mogło im się wydarzyć zupełnie innego, bo tak sfiksowani, że teraz powinienem zachować się w taki sposób, moje doświadczenie powinno być wyjść, powinienem 5 razy w nocy wychodzić, bo przecież jestem w instytucie. I to zresztą i w polskich też, jak ja byłam na wielu warsztatach, też były osoby dosyć rozczarowane, że kurde, nic się nie dzieje, przecież tutaj jestem i czekam, a tu nic się nie dzieje. No jeżeli ma się takie ograniczające przekonanie jadąc na jakieś warsztaty, no to jest to przykre. Ale jeszcze chciałam cię zapytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. John mówił o tym, że przyjeżdżały osoby, które chciały skończyć swoje życie, tak? Fizyczne? Nie skończyć. Które nie miały... ja to tłumaczyłem tak jakby z tego, co on powiedział, że nie chcą tutaj być na ziemi. Że tak jakby nie mają takiej woli, pragnienia. Co też mi jest poniekąd bliskie, bo też mi się zdarzało takie nawet okresy w życiu, że po prostu żyłem, tak jak miałem takie poczucie, że jestem tu, bo tak nie widzą sensu, tak w sensie nie widzą sensu, tak? I co później po warsztatach przepraszam, bo to moje dzieci, idźcie na górę. Czy po warsztatach tak, w instytucie odzyskiwały ten sens, czy odnajdywały go? Nie, to sens tego, co powiedział, był taki, że to były osoby, które były ogólnie no, świadome tych tematów niefizycznych często i poszukujące i tak jakby rozwijające się w tym, ale ich doświadczenie było ograniczone przez brak tak jakby pragnienia bycia tu. Czyli jak już jestem tu, no to o Jezu, no to jestem, no. No dobra, to zrobię medytację, bo to przyniesie efekty, wiesz, brak pragnienia. No wiesz, to chyba obserwujemy nie tylko w instytucie, ale to chyba na całym świecie. Wiesz, jest masa osób, które właśnie tak żyją, nie? No dobra, czytałem, że ćwiczenia coś przyniosą, to ruszę palcem, ruszę nogą, ale wiesz, po 5 minutach mówię, no nic nie działa, nie, to w nosie z tym wszystkim, bez sensu, to o tym mówię, tak? Poniekąd, no on mi się wydaje, powiedział, tak jakby, tak ja to zrozumiałem, że to chodzi przede wszystkim o... On tutaj się odniósł do tej grupy, która przyjeżdża do Instytutu, jest świadoma tych tematów, ale brakuje w nich tego, zresztą mówię, no ja też się z tym poniekąd utożsamiam, też pracuję z tym, tak jakby, żeby odnaleźć to pozytywne w tej codzienności, w tych medytacjach, żeby właśnie przestać nastawiać się na duże wow, zacząć tak jakby nastawiać się na małe wow. Dominik, to ja zapraszam Cię na sesję do mnie coachingowe. Jestem happiness coachem, słuchaj, wiesz, ja pomagam ludziom odnaleźć właśnie to, o czym Ty mówisz, czego Ci potrzeba, czego Ci brak. No właśnie, wiesz, więc jakby co to jest... Czyli Ciebie mi brak, tak? Ciebie tak. No właśnie, więc zapraszam, słuchaj, jestem gotowa wesprzeć Cię w odnajdywaniu tego ukrytego pierwiastka szczęścia. Dobrze. Jakby co? Dobrze. Zaplanuję. Teraz urlop też od jutra mam, więc po urlopie. Dobra. To ciekawe. Widziałem, zwróciłem uwagę ten happiness. No. Ale no, taka ciekawa rzecz, że tak jakby jest taka faza pośrednia, bo to się też tak myśli, ja przynajmniej tak to interpretuję, że myślimy, że o, depresja, to... A nie, właśnie ten Joe tak jakby się odniósł na mnie do tej grupy, która żyje, robi, ma efekty, ale przez to, że tak jakby nie mają tego... tej wdzięczności za to życie, tego chęci w ogóle tu być, to są ograniczeni. O. Okej. No. I tak, wyczerpałem swoje notatki. Fajnie, jakby ktoś jeszcze może jakieś pytanie wrzucił. Danusia. O. Ja tam mam wiele pytań, no niemniej jednak myślę, że to na następnej audycji sobie rozwiniemy w inną stronę. Tak, bo teraz po trochu do medytacji będziemy przechodzić. Tak. I Monroe, wobec którego nie robimy bigosy z tym wszystkim. Bo będzie dzisiaj medytacja? Będzie. Zrobimy relaksację. Taka ciekawostka, bo dzisiaj się pojawił temat... Znaczy dzisiaj. Zauważyłem, że na Facebooku Instytutu ktoś napisał, że to bez sensu, że te medytacje 10-minutowe są też płatne na stronie Instytutu, a jest pewien trik, a mianowicie dopiero od niedawna zaczęli umieszczać pod tymi medytacjami informacje, tak mi się wydaje, że to nie do końca jest opłacane. Te płatne medytacje z Instytutu to jest rozszerzona wersja tego, co darmowe. Czyli mamy 10 minut medytacji, którą może jest to już tak jakby działająca medytacja, czyli to, co też Paweł tłumaczy. To jest działająca medytacja, idealnie nadająca się do robienia codziennie. Natomiast w Instytucie w cenie tam $10-15 można bez problemu kupić dłuższą wersję. Gdzie one trwają nawet 40 minut. O. To co? Pytania jakieś? Czy robimy medytację? Robimy medytację. Dobrze, to ja już się szykuję. Medytacja relaksacyjna. Zacznij od powtórzenia za mną następującej afirmacji. Dzisiaj sławię swoje ciało fizyczne. Jest ono wspaniałym dziełem. Moje ciało pomaga mi poruszać się po fizycznym świecie. Rozkoszuję się doświadczaniem moich 5 fizycznych zmysłów. Moje ciało posiada wiele mądrości. Dziękuję mu za pozwolenie mi na zamieszkiwanie świata fizycznego z taką intensywnością. Dzisiaj przypomnę mojemu ciału, jak się zrelaksować, kiedy znajduje się w niechcianym stresie. Zaczynając tę medytację, skup się na oddychaniu. Powoli zamknij oczy. Oddychaj spokojnie i głęboko, wypełniając całe płuca powietrzem. Odczuwaj, jak twój brzuch unosi się i opada. Rozpocznij połączenie z dźwiękiem delikatnie płynącej wody. Szum małego strumienia, ogrzewanego promieniami słońca. Ten dźwięk jest pełen uniwersalnych wibracji, których jesteś częścią. W miejscu, które wybierzesz, niech ten mały strumień spływa z jednego progu skalnego na drugi. I kiedy tak spada z górnego stopnia, rozpyla się w gęstą mgłę. Przenieś się na niższy próg. I niech ciepła, rozpylona woda spływa po tobie. Delektuj się odczuciem wody spływającej po twoim ciele fizycznym i przepływającej poprzez ciało energetyczne. Odpręż swoją twarz. Barki. Ramiona. Wszystkie napięcia spływają w dół i odpływają z twojego ciała fizycznego. Poczuj spływające odprężenie, które niesie płynąca w dół woda po i poprzez Twoją klatkę piersiową, brzuch, biodra, nogi, stopy i palce stóp. Wszystkie napięcia spływają w dół i wypływają z Twojego ciała fizycznego. Skup się jeszcze raz na oddechu, powolnym i równym. Brzuch porusza się powoli do góry i w dół. Zapamiętaj to uczucie. Zapamiętaj swoje ciało jako zrelaksowane i migoczące. To jest Twój naturalny stan. Jeśli kiedykolwiek zechcesz powrócić szybko do tego stanu relaksu, wykonaj następujące kroki. Weź wdech przez nos. Wstrzymaj oddech. Przypomnij sobie siedzenie pod wodospadem i odczucia z tym związane, jakbyś tam był w tej chwili. Wypuść powoli powietrze ustami, układając je jak do zdmuchiwania świecy. Jesteś tam. Jesteś tam w tej chwili. Używaj tego sposobu, kiedy odczuwasz niepotrzebne napięcie. To jest Twój dar dla samego siebie. Przygotowując się do powrotu do normalnej, rozbudzonej świadomości, wyraź wdzięczność i uznanie dla swojego ciała fizycznego za wspaniały sposób, w jaki nosi Cię do tej pory po świecie fizycznym, za jego wrodzoną mądrość, którą napełnia Cię każdego dnia. Wróć teraz do całkowicie rozbudzonej świadomości, odliczając od 10 do 1. Kiedy doliczysz do 1, będziesz całkowicie rozbudzony i odświeżony pod każdym względem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteś już rozbudzony, całkowicie przytomny i odświeżony pod każdym względem. Witaj z powrotem. No właśnie, jedna z najsilniejszych energii, energia, to się gratitude nazywa, czyli takiej wdzięczności. I tak też wysyłam, Kamilo, do Was energię wdzięczności za to, że się podzieliliście Waszymi doświadczeniami. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Przyjemność po naszej stronie też. Cieszę się, że Wam się podobała medytacja. Dodam to, co już wcześniej mówiłem, Paweł bardzo dużo energii w to wkłada. Moim zdaniem całkiem fajnie wychodzi. Tak. Czy są jakieś pytania na koniec? A nie. To tym akcentem zakończyłbym. Dziękuję Wam wszystkim za przyjście. Zachęcam do dzielenia się pytaniami, które się mogą pojawić w ciągu najbliższego miesiąca do następnego spotkania. Karin, wiem, że na wiele osób to działa, jestem chyba oporny. Ćwiczenie, tak jakby nie ma zasady. To nie jest tak, że to zadziała od razu. Więc dziękuję Wam wszystkim i do zobaczenia za miesiąc. Cześć. Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej na www.tmipolska.pl. Zapraszamy również do śledzenia fanpage'a TMI Polska na Facebooku pod adresem facebook.com/tmipolska.pl.